Czuwaj. Jest z nami podharcmistrzyni Ewa Grabek. Czuwaj. Członkini komendy do spraw współpracy z zagranicą. Druhno, dlaczego akurat ty zajmujesz właśnie taką funkcję na tegorocznej watrze i skąd taki pomysł? Byłam w służbie skautowej już 2 lata poprzedni watr i nie jako komenda, tylko jako członek IST i uznałam, że praktycznie na watrze nie ma fajniejszej fuchy niż ta przy skautach i tak mi się akurat udało, że zostałam polecona do komendy w tym roku. A ilu skautów gościmy na tegorocznej watrze i z jakich są krajów? W tym roku mamy tylko Hiszpanów, czyli mamy samych południowców, którzy przyjechali do nas z Madrytu i z Sewilli i są to 3 patrole skautowe. A czy w rozmowie z nimi dowiedziałaś się, jak oni postrzegają zlot wędrowniczej watry i co oni widzą w watrze, że decydują się na przyjazd ze słonecznych portów hiszpańskich do, no nie oszukujmy się, chłodnych Bieszczad? Oprócz tego, że marzną w nocy, to są zachwyceni tym, jak to wszystko tutaj wygląda. No jakby nie patrzeć, myślę, że nawet dla polskich uczestników wędrownicza watra jest przedsięwzięciem, które robi wrażenie. Na Hiszpanach też jak najbardziej, zwłaszcza to, że mamy w ogóle tą watrę. W Hiszpanii zupełnie nie pali się ognisk. Jedna z naszych gości z Hiszpanii, Celia, powiedziała nam wczoraj, że pierwszy raz w życiu rozpaliła ognisko na zajęciach tutaj na watrze. Dla nas to abstrakcja, a dla nich właśnie to, że płonie watra cały czas i że w ogóle jakiś ogień płonie, jest abstrakcją i to ich najbardziej zachwyca. Słyszałam też, że od razu jak stąd będą wracać, to chcą zakupić w sobie polskie mundury, bo też są nimi zachwyceni. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w dalszej współpracy i w dalszej komunikacji ze skautami. Dziękuję, ja również. Czuwaj. Czuwaj.